Cześć, witam Was na kanale Wideoblog Tech. Dzisiaj test, recenzja i prezentacja kart graficznych od firmy Asus RTX 2080 Ti Rock Strix Gaming OC. Tak się długo nazywa. Zapraszam na ten właśnie materiał filmowy, w którym to przekonamy się, czy jeden z najdroższych RTX-ów, jaki jest na rynku, jest warty swojej ceny. Oprócz samej karty graficznej w pudełku znajdziemy płytkę ze sterownikami i softem od ASUSa oraz instrukcję obsługi, obsługi w kilku językach, jak zainstalować kartę, jak podpiąć kabelki. No i jeszcze znajdziemy dwa paski rzepowe do spięcia naszych kabli zasilających. Nie wiem, czy we wszystkich, ale w moim egzemplarzu takie paski są. Ale najważniejsza rzecz, za co tak naprawdę płacimy, to oczywiście karta graficzna, duża, potężna. Ciężka, trzyslotowa karta graficzna, której wymiary to 305x130x55 mm. E, jest cała czarna, jak na rodzinę Strixa przystało, również śledź jest cały czarny. No, skoro już przy śledziu jesteśmy, to karta posiada dwa złącza HDMI w standardzie 2.0b, dwa porty DisplayPort w standardzie 1.4 i jedno wyjście, jeden port USB typu C. Karta, oczywiście, posiada podświetlenie RGB z przodu, raczej na dole czy też na górze, wszystko zależy od, zależy od tego, jak zamontujemy kartę, ma standardowe dla Strixa wtopione paski RGB do podświetlenia. Na grzbiecie logo, raczej napis Republic of Gamers też podświetlane i z tyłu na backplaycie, który posiada ta karta, logo ROGA też jest podświetlane. Oczywiście całe podświetlenie możemy zsynchronizować z oprogramowaniem Aura od firmy ASUS oraz możemy też, tym przyciskiem na backplate'cie włączyć, bądź też wyłączyć to podświetlenie, jakbyśmy nie chcieli z niego korzystać. Backplate jest z wycięciami na najważniejsze rzeczy, m.in. sekcji zasilania, żeby się bardziej nie grzała, żeby to powietrze mogło być lepiej odprowadzane, więc pod tym kątem jak najbardziej pozytywnie. Poza tym znajdziemy w tej karcie również jak w poprzedniku, nie w poprzedniku, tylko w słabszym modelu RTX 2080, znajdziemy dual BIOS, możemy go przełączyć w tryb performance, czyli wydajny i w tryb Cichy. Generalnie pod względem wydajności te dwa tryby nie różnią się od siebie, różnią się głównie tylko i wyłącznie pracą wentylatorów. W trybie cichym wentylatory załączają się dopiero przy 55 stopniach, natomiast w trybie performance, w trybie wydajnościowym kręcą się od samego początku, nie mają funkcji stopu, nawet w trybie idle one pracują cały czas. Karta zasilana jest dwoma ośmiopinowymi wtyczkami i producent zaleca użycie zasilacza co najmniej 650W. Mamy tutaj trzy całkowicie nowe wentylatory Axialtech, tak to się nazywa aktualnie w Strixie RTX i charakteryzują się pyłoszczelnością na poziomie IP5X, to znaczy, że większość, generalnie 90% kurzu nam się nie dostanie. Do środka tego wentylatora, do jego silnika. Wentylatory chłodzą jeden duży, potężny radiator, przez który ASUS pociągnął aż pięć. Hitpipów, dosyć grubych hitpipów. więc z chłodzeniem tej karty raczej nie powinno być problemu, bo jak wiemy, Turingi bardzo się grzeją, ale też z drugiej strony bardzo dobrze, większość przynajmniej chłodzeń kart graficznych e, niereferencyjnych, bardzo dobrze odprowadza to ciepło z karty graficznej. No niestety, jak to bywa w takim przypadku, do naszej obudowy. Stąd też bardzo ważne jest, żeby wentylacja naszej obudowy naprawdę była dobra, żeby nam karta po prostu nie ugotowała pozostałych podzespołów. GPU pracuje z prędkością 1650 MHz, RAM z prędkością 14000 MHz w trybie domyślnym, czyli w trybie gaming oraz w trybie OC 1665 MHz dla procesora graficznego. Um, uzyskujemy to poprzez przełączenie się w programie Asusa GPU Tweak 2, który dostajemy właśnie na załączonej płytce, bądź też możemy je pobrać ze strony producenta bezpośrednio. Testy, które zobaczycie, były wykonywane w trybie default, czyli w trybie gaming, czyli troszeczkę w tych niższych taktowaniach, ale oczywiście też będę podkręcał tą kartę i ręcznie, i za pomocą automatycznego podkręcania z programu MSI Afterburner, więc zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Oprócz tego, radiator jest wykonany w technologii Max Contact, jak już mówiłem, przy, przy poprzedniku, czyli przy RTX 2080, Bestie i na końcu. Jest to nie mniej, nie więcej tylko i wyłącznie wypolerowanie styku radiatora styku, czyli miejsca, w którym styka się ten radiator z procesorem graficznym, żeby ten kontakt, żeby ta przewodność cieplna była jak największa i żeby jak najwięcej w jak najszybszym czasie tego ciepła odebrać z samego GPU. Z tego, moi drodzy, RTX 2080 z tyłu posiadał dwa złącza do zewnętrznych wentylatorów i jedno złącze do paska listwy RGB, którą mogliśmy podpiąć. 2080 Ti posiada tylko i wyłącznie złącze do paska LEDowego, nie posiada dwóch złączy do wentylatorów. Jest miejsce na PCB do wlutowania tego, natomiast Asus nie wyposażył ten model właśnie w dwa wyjścia wentylatorowe. Nie wiem czy ktokolwiek tego używa, ale. Czasami jest to naprawdę niezła opcja, żeby sobie synchronizować przednie wentylatory obudowy z kartą graficzną. Wtedy ona steruje i swoimi trzema wentylatorami, które ma na sobie, i dodatkowo dolotem powietrza z zewnątrz e, naszej obudowy. Oczywiście 11 GB szybkiej pamięci GDDR6 i 19-fazowa sekcja zasilania, z czego 16 faz przy, przypada na sam procesor graficzny, a 3 fazy przypadają na. Pamięć ram. I czas na konkluzję, moi drodzy, po teście tej karty graficznej, potężna, wydajna karta graficzna, bardzo szybka z dobrym potencjałem OC, 170 MHz na rdzeniu graficznym i 750 MHz na pamięciach, to bardzo dobry wynik, jak na już fabrycznie podkręconą kartę graficzną. Także duży plus dla Asusa za to. Troszeczkę jest to okupione nie tyle temperaturami, bo temperatury są w normie, natomiast głośnością. Te nowe typy wentylatorów umieszczone w tych nowych Strixach, niestety są zdecydowanie głośniejsze niż w Strixach paskalowych. Więc tutaj już karta jest słyszalna przy pełnym obciążeniu w naszej obudowie. Nie jest to hałas, nie jest to bardzo głośne, natomiast jest słyszalna i może być to Najbardziej, najbardziej słyszalny komponent z naszej obudowy, no chyba że mamy jakieś tam wentylatory poustawione po 2000 obrotów, które służą za dolot i wyciąganie powietrza z obudowy, no to wtedy będą głośniejsze. Ale no niestety te RTX-y wymagają potężnego chłodzenia, jakie zapewne nie na tę kartę, ale też te wentylatory pracują z prędkością. Prawie 1800 obrotów na minutę przy pełnym obciążeniu tej karty, i stąd też ten niestety troszkę wyższy hałas niż w przypadku serii Pascala, który generuje ten RockStrix. Więcej wad nie stwierdziłem. Oprócz jednej, oczywiście pewnie już wiecie, jakiej cena. Niestety jest to jeden z najdroższych, o ile nie najdroższy RTX 2080 Ti, który obecnie możemy kupić na rynku, chłodzony. Powietrzem. Jego cena oscyluje w granicach 6400 zł. Linki pod filmem w opisie znajdziecie, żebyście nie musieli sobie klikać i szukać. E, więc, czy warto, czy nie warto płacić za troszkę wyższą wydajność niż w przypadku dużo tańszych modeli? E, musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie sami. Odejmi, ode mnie taka luźna uwaga na koniec, że według mnie. Ten produkt Asusa oczywiście jest drogi, jest wydajny, jest dobry, natomiast został troszeczkę za wysoko wyceniony. I różnica mniej więcej 1000 zł pomiędzy tym modelem a modelami innych producentów. Może nie tak wydajnymi, ale umówmy się, że ta różnica w wydajności jest naprawdę niewielka w przypadku tych rtx 2080 Ti. Wydaje mi się, że powinna być zredukowana do poziomu maksymalnie 500 zł, a nie 1000 zł. Natomiast na pewno nie można mu odmówić, jak już mówiłem, wydajności, dlatego ta karta otrzymuje ode mnie wyróżnienie właśnie za wydajność. Ode mnie to tyle, moi drodzy. Dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o tym Asusie, Strixie, ROGU Gaming OC RTX 2080 Ti. Czy chcielibyście mieć taką kartę? Czy planujecie zakup tego Asusa? Bądź też czy planujecie ewentualnie zakup jakiegokolwiek innego? RTX -a. jestem ciekawy co jakie macie plany na nadchodzący początek nowego roku trzymajcie się dzięki za oglądanie pozdrawiam was wideoblog tech